Tutaj mam pociągi pancerne, polskie pociągi pancerne 1939. To jest akurat też te wydanie Tank Power numer 407. Tu też na Allegro się szczeliłem. Tutaj mamy pociąg pancerny Danuta albo Poznańczki. No, bo te same wagony artyleryjskie miały. Tutaj widzimy fajne wagony. Wagon artyleryjski numer. To jest pociągu pancernego numer 55. I z pociągu pancernego na dole wagon numer 54 z polskich pociągów pancernych. Tak się prezentowały te co niektóre wagony. Też takie duże właśnie ilustracji z czasów wojny. Bardzo przepiękne. Pociąg pancerny numer 11. A 11 to był pociąg pancerny Danuta. Znaczy, bo te numery z pociągów co ja mam sklejone kartonowo to pamiętam, a te pozostałe to tak nie za bardzo. To mamy ten czołg Renault jako tankietka na prowadnicy szynowej. Tu mamy uszkodzony most. Tutaj mam takie drezyny porobione z wozów samochody, które jeździły nasz po szynach. Tu też mamy czołg Renault FT na prowadnicy szynowej. Tutaj widzimy jakiś schemat dowódca dywizjonu, pluton łączności, pluton zaopatrzenia, kadrowy pociąg pancerny, szkolny pociąg pancerny, oficer gospodarczy, oficer mobilizacyjny, oficer administracyjny, pociąg pancerny, kompania drezyn pancernych, pociąg pancerny Paderewski, pociąg pancerny Danuta, pociąg pancerny Śmierć. Pierwszy dywizjon pociągów pancernych, sierpień 39, pociąg pancerny numer 11. Danuta ma 11. Tutaj mapeczka. Polskie, niemieckie pociągi pancerne 1 września 1939. Tutaj ruchy pociągów pancernych. Bardzo też polecam te książki. Tutaj mamy porzucony pod Jackowicami uszkodzony pociąg pancerny numer 11. Czyli Danuta. Też pociąg pancerny Danuta. Tutaj jest szkic. Rysunek, mapka. Lecimy dalej. Fajne zdjęcia. Czasy wojny, a tu widać jak Niemcy zdobyli pociąg pancerny uszkodzony. Numer 11. Renault na prowadnicy szynowej. Jako drezyna. Tu widzimy właśnie porzucony pociąg pancerny Danuta. Tu mamy pociąg pancerny numer 12, to Poznańczyk, bliźniak Danuty, bo te same wagony artyleryjskie miały te pociągi. Tutaj widzimy wysadzony w powietrze pociąg pancerny numer 12, czyli Poznańczyk w powietrze wysadzony. Tutaj mamy właśnie ten Renault, to drezyna pancerna jako na prowadnicy szynowej. Dużo ciekawych, fajnych zdjęć tu jest z czasów wojny. Tutaj mamy też pociąg pancerny numer 12, Poznańczyk. Widzimy wszystko rozwalone. Jak się wycofali, a nie chcieli, żeby Niemcy przejęli, to wysadzili w powietrze. No i tak Niemcy niektóre takie lepsze wagony ponaprawiali sobie do swoich pancerzugów. Fajne zdjęcia, ilustracje czasów wojny. Szkoda, że nie mam normalnej kamerki takiej, żeby lepsze to było. Tankietka TKS. Lokomotywa T3, numer 3, z tendrem 16D1, numer 201, z pociągu pancernego generał Sosnkowski.
Tutaj Dezyna Tatra. Tu mamy wagon wykolejony artyleryjski pociągu pancernego numer 13. Zdobyty czołg Renault. Wykolejony wagon artyleryjski pociągu numer 13. Tu mamy to samo z drugiej strony. 639. Tutaj mamy tabelę pociągów pancernych. I tu właśnie widzimy, że numer 11 to był Danuta, numer 12 Poznańczyk, numer 13 generał Sąskowski, numer 14 Paderewski, numer 15 Śmierć. To był jeden dywizjon, a potem drugi dywizjon pancerny to numer 51 pierwszy Marszałek, 52 Piłsudczyk, 53 Śmiały, 54 Groźny, 55 Bartosz Głowacki. Takie właśnie pociągi pancerne były we wrześniu 1939. Wykolejona lokomotywa T3 numer 3. Dużo fajnych zdjęć, mi się to podoba. Znaczy, to zależy też od książki. Nie? Tutaj mamy fajne zdjęcie. Cały pociąg i lej po bombie z prawej strony. Pociąg pancerny numer 13. Tutaj mamy drezyny Tatry. Trzy załoga, trzy osoby w tej Tatrze, o ile pamiętam. To wagon artyleryjski pociągu pancernego numer 14. Wagon szturmowy pociągu numer 14. Wysadzone w powietrze tylny wagon artyleryjski pociągu pancernego numer 14. Fajne zdjęcia, podobają mi się. Dzień parowy z prawej strony przy rozwalonym pociągu pancernym 14. Parowóz T3 numer 8 pociągu pancernego 14. T3 to były właśnie głównie te parowozy w naszych pociągach pancernych. To jest wagon artyleryjski pociągu pancernego 15, czyli Śmierć. Tu też mamy statko Drezyn Tatra. Rekonstrukcja taka z drzewa zrobiona jest w stacji Muzeum w Warszawie. Tylko Tatra stoi, drezyna pancerna. Pociąg pancerny 15, Śmierć. Tutaj wagon artyleryjski 51, tu mam akurat pociąg pancerny 51, pierwszy marszałek Kremskiej-Lejony w wersji jeżdżącej. Tu mamy wagony artyleryjskie. Także polecam te książki, można je na Allegro zdobyć. Uszkodzony wagon szturmowy, a czy nie, nie uszkodzony, tylko z wagon szturmowy pociągu pancernego numer 51, czyli pierwszy marszałek. Wagon szturmowy. Tu jest parowóz T3 numer 2. Tutaj w środku właśnie jest to gniazdo, radiostacja, gdzie siedzi tam właśnie dowódca, raczej radio. Telegrafista w tym całym bocianym gnieździe, jak to tam się nazywa. Pamiętałem, tylko zapomniałem, ale to musiałbym sobie przypomnieć. Wagony artyleryjskie pierwszego marszałka. No to samo zdjęcie było na tym pancerżugi, nie? Wagon pierwszego marszałka i Śmiałego w niemieckim. Tak samo, 53 jako pasażer 10. Tu też fajna ilustracja.
Piłsudczyk. Potem mamy samolot. Fotografia. Tu mamy też czołg Renault na prowadnicy szynowej. Tu też no te, taki zestaw właśnie był. TKR-TK. Czyli tankietka Renault, tankietka. To właśnie był taki zestaw Brezyn. Wagon artyleryjski pociągu pancernego Śmiały. Wagon artyleryjski Śmiały, Piłsudczyk miał te same. To samo Danuta i Poznańczyk miał te same wagony bliźniacze artyleryjskie. Pociąg pancerny Śmiały na moście. Takie właśnie wagony miał Piłsudczyk i Śmiały, takie właśnie artyleryjskie. Fotografia wykonanego przez NKWD zdobytego wagonu szturmowego ze Śmiałego. A tu z pierwszym to nie jest, tak, pierwszy marszałek. Parowóz pancerny T3 numer 10 z pociągu pancernego numer 55. Tutaj mamy wagony artyleryjskie. Wagon tego pociągu pancernego 55. Też mamy Renault czołg. Tutaj mamy. A to jest, też było w pancerzyku te zdjęcia. Uszkodzony pociąg pancerzyk numer 3. Tutaj właśnie jest ten pociąg 4 Dywizjonu Pociągów Pancernych Frontu Białoruskiego, wrzesień 1939, sowiecki tutaj. I tutaj mamy takie fajne kolorowe rysunki. Do góry wagon pancerny Śmiały, takie same były w Piłsudczyku. Tutaj pociąg pancerny 13 na dole. I tutaj mamy 52 Piłsudczyk. I tutaj mamy na dole fajny pociąg pancerny, parowóz pancerny T3 numer 10 pociągu pancernego 55 i z wagonem artyleryjskim. I to jest książka Polskie pociągi pancerne 1939.